Hejo, siemanko wam, moje mysie pysie. Jesteśmy sobie tutaj, na łonie natury, w przyrodzie. W pięknym, cudownym miejscu, w którym chciałem wam coś powiedzieć, chciałem wam coś przekazać. Chciałem, żeby to był prosty, nieskomplikowany komunikat, aby dotarł do każdego. I chciałem, abyście usłyszeli te oto słowa. Sztuka odpuszczania, sztuka nieprzywiązywania się. Wiecie, w życiu nauczyłem się, że są takie momenty, gdy musimy odpuścić to, kim jesteśmy, musimy odpuścić to, kim byliśmy, byśmy mogli pozwolić sobie na to, aby stać się tym, kim moglibyśmy się stać. I to jest taka esencja duchowości samej w sobie, w tej takiej prostej, najczystej, najczystszej postaci, wiecie, takiej filozofii Tao, filozofii spokoju, filozofii buddyzmu i w ogóle wielu innych nurtów, filozofii mindfulness czy medytacji. To jest to, że przywiązujemy się do przeszłości, przywiązujemy się do jakichś uwarunkowań, historii, pamięci. Przywiązujemy się do ludzi, do rzeczy, do wydarzeń. I to przywiązanie trzyma nas w takich różnych schematach, których nie jesteśmy na co dzień świadomi, dopóki nie wyjdziemy z tych schematów, tak? A w jaki sposób możemy wyjść z tych schematów? Opuszczając strefę komfortu, czy to przez wyjście z domu, podróż, poznanie nowych ludzi, doświadczenie nowych doświadczeń, psychodeliki, medytację czy jogę. I wszystkie te praktyki mają pomóc nam w pozbywaniu się przywiązań. Wiecie, bo w duchowości nie chodzi o to, aby uzyskiwać nowe rzeczy tak bardzo, tak, żeby pozyskiwać nową wiedzę, czy nowe jakieś tam umiejętności, czy zdolności, ale chodzi bardziej o to, żeby pozbywać się tego, co już nam nie jest potrzebne. I to przede wszystkim odwołuje się do nas samych, do tego, jak myślimy o życiu, jak przywiązujemy się do tego życia i w jakie schematy wchodzimy w naszym umyśle. To jest też tak, że życie z poziomu obecności, z poziomu uważności, z tej takiej bezwarunkowej przestrzeni pozwala nam na pełne wykorzystanie potencjału naszego umysłu. Bo jak ciągle ograniczamy samych siebie, trzymamy nasz umysł w napięciu albo lęku, to nasz mózg zaczyna się dosłownie fizycznie kurczyć. I my nie dostrzegamy wtedy tych wszystkich możliwości, które mogą nadejść w naszym życiu, które są już gdzieś zawarte tutaj w naszym życiu, w naszym potencjale, tylko zaczynamy ograniczać samych siebie, żeby właśnie tutaj ciężko jest powiedzieć, jaka jest tego motywacja, bo trzeba to po prostu zobaczyć. I wtedy poprzez rozpoznanie własnych myśli możemy od korzenia, od fundamentów, od samego zalążka powstawania tych myśli zobaczyć, czym one w swojej istocie są i skąd pochodzą i czego dotyczą. I wtedy, gdy zobaczymy, czego one dotyczą, wtedy możemy je odpuścić. Wtedy do głowy mogą przyjść nam nowe pomysły, nowe idee. Wiecie, bo tworzymy taką przestrzeń dzięki temu, że pozbywamy się starych rzeczy. I to jest troszeczkę tak, jakbyśmy sprzątali w domu, jakbyśmy sprzątali w mieszkaniu, jakbyśmy robili tam porządek. Gdy pozbywamy się śmieci, gdy pozbywamy się rzeczy, których nie używamy na co dzień, najpierw zdajemy sobie sprawę z tego, jak niewiele tak naprawdę potrzebujemy. Potem uświadamiamy sobie to, ile rzeczy nagromadziliśmy do tej pory, które myśleliśmy, że potrzebowaliśmy, a tak naprawdę były to jakieś nasze zachcianki. Potem uświadamiamy sobie to, jakie są nasze prawdziwe potrzeby, a potem uzyskujemy wewnętrzny spokój wynikający z tego, że mamy posprzątane życie, takie minimalistyczne życie ograniczające się do tego, czego naprawdę potrzebujemy. No i czujemy takie spełnienie w naszym wnętrzu, w naszym prostym istnieniu. I to jest chyba najcudowniejsze w tym wszystkim. Ta prostota naszego istnienia. I potem możemy wziąć i spisać te nasze nowe przemyślenia, nowe myśli, no bo jak zrobimy przestrzeń i posprzątamy w naszym życiu, to zaczną pojawiać nam się nowe pomysły, nowe idee, nowe inspiracje i możemy je po prostu spisać i na nowo ograniczyć samych siebie. To jest tak, jakbyśmy zaczęli bawić się życiem, bo tutaj słowo ograniczać samego siebie, ono wcale nie ma takiego negatywnego znaczenia, tylko ma nam po prostu uświadamiać to, w jakich granicach żyjemy i czy chcemy w nich żyć na co dzień. Ja myślę, że wybór tych ograniczeń jest też aspektem naszej dojrzałości. No bo wszyscy doskonale wiemy, że takie życie bez ograniczeń
jest fajne do pewnego momentu, tylko potem możemy mieć takie poczucie, że nie wiemy dokąd iść, tak? Nie wiemy dokąd, co zrobić z życiem, w jakim kierunku iść. I wtedy tworzymy sobie te ograniczenia, czy to w formie planu, czy jakiejś struktury, czy jakiegoś celu, żeby po prostu zrobić coś z tym życiem, tak? Żeby urzeczywistnić jakąś formę tego życia i żeby stworzyć jakieś takie solidne doświadczenie, które możemy po prostu przeżyć. Dlatego właśnie życie zwą tańcem tego, co jest foremne i tego, co jest bezforemne. Naszej wewnętrznej pustki, będącą czystą świadomością oraz rzeczywistości materialnej, tej, której doświadczamy na co dzień. Bo wiecie, jedno i drugie zawsze stanowiło jedność. Rzeczywistość duchowa nigdy nie była oddzielna od materialnej. I celem odpuszczenia, celem nieprzywiązywania się do rzeczy jest właśnie to, aby to rozpoznać, że jedno i drugie nie jest od siebie oddzielne. Aby rozpoznać swoją nieprzejawioną formę i aby uzyskać tą wewnętrzną wolność, tą duchową wolność, tą wolność od przywiązania do materii. I wtedy można się całkowicie inaczej poruszać po rzeczywistości. Można się wtedy bawić życiem, bawić iluzją, kreować. Wiecie, stąd biorą się te wszystkie filozoficzne koncepcje i teorie duchowe dotyczące kreacji. Sztuka odpuszczenia. Naprawdę, warto odpuścić, żeby te wszystkie rzeczy z przeszłości, jakieś takie traumy, wspomnienia, rzeczy, których już nie chcemy, nawyki, przyzwyczajenia, żeby one odeszły. Żeby one odeszły. I wiecie, ja na przykład nauczyłem się, że w tym wszystkim warto jest się zrelaksować i odpocząć. Bo bardzo często nam się wydaje, że żeby siebie zmienić, musimy zrobić coś na siłę, a forma odpuszczenia jest niemalże bezwysiłkowa. I czasami wydaje nam się, że umrzemy, bo nasze ego się rozpadnie, bo teraz nie będzie się czego trzymać i na moment utracimy tą kontrolę. Tak, utracisz tą kontrolę, ale będziesz to robił wielokrotnie w swoim własnym życiu. I to będzie się powtarzać i bardzo często będziesz miał takie poczucie, że zatoczyłeś koło i stoisz w tym samym miejscu. Zatoczyłeś koło, jesteś w tym samym miejscu. Zatoczyłeś koło, jesteś w tym samym miejscu. To będzie się powtarzać do końca twojego życia. I z każdym jednym takim okrążeniem będziesz dojrzalszym człowiekiem, bogatszym o nowe doświadczenia. Będziesz w tym samym miejscu, ale już całkowicie inny. I najgorsze, co może zrobić człowiek, to po prostu zablokować się w którymś miejscu i nie puścić, żeby iść dalej. Bo wiecie, bo jak nie puścicie siebie w życiu, tak, nie odpuścicie tego wszystkiego, to zablokujecie się jak takie jezioro, które stanie w miejscu i zacznie śmierdzieć i cuchnąć i zaczną gnić tam ryby. A tak jak odpuścicie, to będziecie mogli płynąć dalej jak taka rzeka, która jest ciągle żywa, tętni życiem i wszystko jest takie świeże. I wszystko jest takie świeże. Ja mam na imię Damiano dla projektu Find Yourself, a to był przemyślunek na dzisiaj w kwestii inspiracji. Dajcie dla mnie łapkę w górę, napiszcie pozytywne komentarze, zostawcie swoje przemyślunki i widzimy się w następnym nagraniu. Miłego. Elo, błyszka.